Cześć, witajcie kochani w szóstym dniu tygodnia testu. Dzisiaj będziemy testować podkład o naturalnym składzie z marki Shineer. Jest to naturalny podkład pielęgnujący. Jest to produkt, który ma nam dawać nawilżenie, wygładzenie skóry i ładnie wyrównać kolory. I sprawdzimy, jak będzie wyglądał na cerze mieszanej z przetłuszczającą się strefą T i normalnymi policzkami. I lubię produkty pielęgnacyjne tej marki, więc sama jestem bardzo ciekawa tego podkładu. Jest on w szklanym opakowaniu. Mamy tutaj też drewnianą zatyczkę, produkt z pompką. Jest tutaj 30 ml produktu, jest ważny 6 miesięcy od otwarcia, a jego cena to regularnie 80 zł. W sieci teraz znalazłam od 47-48 zł promocji, więc w zależności po prostu jaka cena nam się trafi, możemy kupić dużo taniej. Gama kolorystyczna składa się z 3 odcieni, z tego co zwróciłam uwagę na zdjęciach na stronie, to wydają mi się pierwszy i drugi odcień taki neutralny, beżowy, nie wpadający w różowe tony, a trójka taka już ciemniejsza, bardziej oliwkowa. Ja sama mam tutaj odcień numer 2, no także już sprawdzimy, jak będzie wyglądał ten kolor i też jaka będzie konsystencja tego podkładu. Tak prezentuje się ten podkład, ma jak widzicie troszeczkę jakby bardziej kremową konsystencję, nie ścieka mi tutaj z dłoni. Jeśli chodzi o rozprowadzanie się, to już Wam mówię, ma taką bardzo leciutką konsystencję, nie jest jakoś taki bardzo nawilżający, w sensie ma takie właściwości wygładzające, to na pewno od razu czuć pod palcami. Mam wrażenie, że krycie będzie bardzo, ale to bardzo delikatne, ale jest bardzo przyjemny pod palcami, taki bardzo delikatny, który nie daje, jak widzicie, efektu mocnego rozświetlenia, tylko takie bardzo naturalne wykończenie, więc może bardzo ładnie wyglądać na mojej twarzy. Troszeczkę mam wrażenie, że może być ten odcień dla mnie za ciemny. Przypominam, że mam tutaj odcień numer 2, ale zobaczymy, jak będzie wyglądał w skończonym makijażu. Teraz już mam wrażenie, że zastygł. Jest jakby jeszcze lekko lepki, ale już ma zupełnie inny, jest inny w odczuciu niż zaraz po rozsmarowaniu. Przechodzimy, słuchajcie, od razu do aplikacji. Zaaplikuję najpierw na prawą połowę twarzy. Będę tutaj używała pędzla do aplikacji. Podkład rozprowadzony, ta pierwsza warstwa. Jak widzicie, przepięknie wyrównał kolor względem mojego ciała, które jest bardziej opalone, ale faktycznie wygląda jak druga skóra. Jest totalnie niewidoczny na twarzy. Wydaje mi się, że to może być coś fajnego właśnie do makijażu typu make-up, no make-up, gdzie kolor jest wyrównany, zaczerwienia są stłumione, niedoskonałości tak samo, chociaż dalej prześwitują i wygląda to bardzo naturalnie na twarzy. No ale oczywiście teraz tutaj wylałam sobie dodatkową warstwę tego podkładu i spróbuję sobie tak doklepać ten podkład, żeby sprawdzić, czy jest możliwe właśnie, wiecie, dołożenie, zbudowanie krycia w jakichś miejscach, w których nam po prostu tego krycia brakuje. Jeśli chodzi o uczucie, to mam wrażenie, że ten podkład jest jakby trochę mokry, że to jest taki bardzo wodnisty, jakby na bazie wody właśnie krem i daje naprawdę takie fajne, fajny efekt, takie odświeżenie bardzo na skórze. Mam wrażenie, że można troszeczkę budować. Na pewno teraz się zrobił troszeczkę ciemniejszy na skórze po tej drugiej warstwie, ale że troszeczkę właśnie to krycie się wzmocniło. Dalej jest delikatne, ale wygląda nieco lepiej. Wiecie, jest nieco mocniejsze, ale skóra w dalszym ciągu wygląda ładnie. Ale teraz, jak chciałam sobie tak ładnie jeszcze go rozprowadzić, wyrównać, tak widzicie, stworzył mi plamę. Także spróbuję tutaj może chusteczką ściągnąć troszeczkę tego podkładu w tym miejscu i spróbować doklepać świeżą warstwę. Już się zaczynałam cieszyć, że to będzie coś fajnego, ale niestety chyba tak nie będzie. Tutaj po tym, jak mi się starł i jak tutaj próbuję doklepać tak, żeby nie było widać tego prześwitu i tej plamy, to mam wrażenie, że jest dalej widoczna, a podkład jest po prostu tak zebrany na granicach, że wygląda to bardzo nienaturalnie. Dodatkowo, jak widzicie, ciemnieje i teraz jest taki ekstremalnie pomarańczowy na twarzy. Tutaj wyrównam jeszcze krycie i kolor na szyi, dodam dodatkową warstwę, ale może jednak budowanie tym podkładem to nie jest dobry pomysł. O ile sobie jak wklepywałam, to wszystko było dobrze, ale jak tylko zaczęłam tak bardziej wprowadzać podkład w skórę, no to właśnie zrobił mi się ten prześwit. Nie wiem, co myśleć teraz, bo wygląda to bardzo źle i najchętniej nałożyłabym od nowa. Jak mogliście zobaczyć, zmyłam ten podkład i nałożyłam na nowo. Jedną cieniutką warstwę już teraz nie będę dobudowywać krycia.
ponieważ w ten sposób wygląda bardzo dobrze, a już przy drugiej wersji wyglądało to źle. Podkład tylko wygląda nienaturalnie i dziwnie na nosie, ale tak to na policzkach wygląda bardzo ładnie i jednolicie i nie mam w tym momencie żadnych plam, więc wydaje mi się, że to jest kwestia raczej ilości właśnie podkładu i w większej ilości tworzą się plamy, chociaż nie, mam wrażenie, że tutaj też ta plama jest. Nie wiem, czy teraz mam doklepać to, czy co, ale ten podkład jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dziwne. Nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Mam tutaj plamę w tym momencie na żuchwie i jak dodaję podkład, to ona, mam wrażenie, że się nawet powiększa, że ten podkład się ulatnia w ogóle w tym miejscu. W niektórych miejscach się bardziej zebrał, tak jak przy linii włosów i też przy linii włosów mam wrażenie, że jest ciemniejszy i mam wrażenie, że on powoli utlenia się do właśnie takiego bardziej pomarańczowego tonu. No widzicie tutaj tą obwódkę, wygląda to bardzo źle. Nie wiem, spróbuję nałożyć teraz na drugą stronę twarzy. No, użyję tutaj zbliżonej gąbeczki, zobaczymy, czy będzie lepiej. Czy będzie się dało w ogóle ten podkład zaaplikować na twarz. Podkład rozprowadziłam na lewej połówce. Miałam nadzieję, że po prostu ta aplikacja gąbką sprawdzi się lepiej, że rozprowadzi się równomiernie. No i tutaj przede wszystkim krycia w ogóle prawie nie widać. Tylko dodałam sobie po prostu ciemniejszy produkt na twarzy i dzięki czemu po prostu całość wygląda lepiej niż moja twarz solo, ze względu na tą różnicę naturalnego koloru twarzy, a reszty ciała. No, ale tutaj po pierwsze krycia nie ma, po drugie mam tutaj prześwity. One nie są aż tak bardzo widoczne ze względu na poziom krycia, ale tutaj na brodzie, tutaj na policzkach są jakieś takie dziwne prześwity, gdzie w niektórych miejscach wygląda na ciemniejszy, w innych jaśniejszy. Tutaj też mam taką lukę, której nie jestem absolutnie w stanie zakryć. Może spróbuję teraz pędzlem, ale to jest naprawdę przedziwny produkt, nigdy czegoś takiego nie miałam. Testowałam, dalej widać. I nawet jeszcze chyba bardziej. Testowałam już ponad 100 podkładów w oddzielnych testach, a tak naprawdę zapewne trochę więcej ogółem. Nigdy nie miałam takiej sytuacji z podkładem, że nie robiły mi się aż takie plamy i prześwity. Wygląda to w tym momencie niestety tragicznie i zastanawiam się, czy jest sens w ogóle iść dalej i robić dalszą część tego testu. Jedyne, co mi się podoba, to wykończenie tego podkładu, ponieważ jest taki bardzo naturalny. Ani nie jest matowe, ani nie jest rozświetlone. Nawet, wiecie, jest takie stłumione nawilżenie spod kremu, ponieważ zazwyczaj po prostu moja twarz jakby odbija światło znacznie mocniej po samej pielęgnacji, gdzie tutaj to już jest stłumione i jest taka satynka. Ale jeśli chodzi o wygląd tego produktu, oprócz tych plam, no to właśnie zebrane jest tutaj na nosie. Tu mam na przykład mocniej większą ilość produktu. Tu prawie nie mam produktu wcale, nie udało mi się tego wyrównać. Tutaj w ogóle mam jakieś nie wiem, dziwne paski. Mam wrażenie, że on mi z tej twarzy sam schodzi. W niektórych miejscach jest właśnie mocniejszy, w niektórych jaśniejszy, ale mam wrażenie, że im dłużej mam go na twarzy, tym tych plam jest więcej. Pory może nie są jakoś ekstremalnie tutaj powiększone, ale są widoczne. Podkład nie lepi się, skóra jest taka dziwna w dotyku, ani nie jest wygładzona, ani nie jest, wiecie, sucha, ani lepka. Coś takiego pomiędzy, bym powiedziała. Dziwnie, dziwnie. Teraz dokończę makijaż i zobaczę, czy cokolwiek da się z tego makijażu dzisiaj uratować. Tak, prezentuje się skończony makijaż. Jak widzicie, wygląda to nieco lepiej, jednak produkty do konturowania tutaj troszeczkę pomogły w tej sytuacji, ale plamy w dalszym ciągu są prześwite. Tutaj w ogóle na nosie nie mam podkładu, zrobiłam takie konkretniejsze zbliżenia i mam nadzieję, że to będzie widoczne, ponieważ kamera różnie to wszystko odbiera. No i co Wam powiem? Ja nawet nie powiedziałam Wam, o której godzinie skończyłam nakładać podkład, ponieważ dzisiaj niestety nie zamierzam aktualizacji robić, po prostu nie widzę sensu. Skoro ten podkład wygląda aż tak źle, to jest jeden w ogóle z najgorszych produktów z tej kategorii, jakie kiedykolwiek używałam. Ja bym w takim makijażu nie wyszła z domu. Zdecydowanie moja skóra wygląda lepiej bez niczego niż właśnie w tym podkładzie, no dlatego też nie będę tutaj na siłę tego testu ciągnęła. Dajcie mi znać, czy mieliście styczność z tym podkładem, czy jakimiś innymi naturalnymi, jak oceniacie. Czy warto w ogóle zerkać na właśnie takie mniejsze marki, które oferują nam naturalne
kosmetyki. O ile pielęgnacja właśnie, tak jak mówiłam, mi się podoba bardzo z tej marki, tak o tym podkładzie niestety nie mogę powiedzieć tego samego. Ja już jestem w szoku, jak słabo on wypadł, niestety. To już by było, słuchajcie, wszystko w tym filmiku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Przynajmniej po tym filmie wiecie, czego unikać, jakiego produktu unikać. Dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro już w ostatnim teście tego tygodnia. Do zobaczenia. We'll be right back.